Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam Julię Trawińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekspertkę medycyny długowieczności z kliniki WIMED. Widzę piękna statuetka. Wróciłaś właśnie z... Skąd? Przypomnij mi. Ja byłam na konferencji Europejskiego Raka Piersi, ale równolegle odbieraliśmy nagrodę na targach medycznych w Poznaniu. Targach no właśnie, SAMLET. Targi SAMLET. Ogromne gratulacje. Złoty medal. Dziękuję. Za co? Opowiadaj. Tak, jest to rzeczywiście prestiżowa nagroda. Jest to ogromne wyróżnienie za nasze innowacyjne badanie piersi Thermalytics. I można powiedzieć, że jest to dowód potwierdzający, że ta nasza zaproponowana technologia jest nie tylko najbardziej innowacyjna, ale też bardzo mocno przydatna dla właśnie kobiet, jeżeli chodzi o badania przesiewowe piersi. To ta nagroda to jest opinia uznanego gremium medycznego, które potwierdza przełomowość, potwierdza innowacyjność zaprezentowanych technologii podczas właśnie targów medycznych. Ostatnio głośno mówiło się o takich badaniach piersi, samobadaniach piersi, tak? Jakąś tomografią, czy jakimś takim urządzeniem, ale to się chyba jakoś słabo sprawdziło i przyjęło. Tak, rzeczywiście od lat, już od 50. lat XX wieku mówi się o, już szuka się tak naprawdę różnic temperatur, szuka się już termografii, szuka się różnych sposobów na badania przesiewowe piersi i wiele lat temu została właśnie określona taka technologia ciekłych kryształów. Natomiast niestety ona nie do końca się przyjęła. To jest trochę na inny temat. Złożyło się na to bardzo wiele czynników. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia rzeczywiście z prawdziwą rewolucją, jeżeli chodzi o badania przesiewowe piersi. Ta nasza technologia obrazowania plus połączenie właśnie tego rozwoju technologii AI pozwala na bardzo szybką, bardzo sprawną i przede wszystkim nieinwazyjną procedurę badań przesiewowych w kierunku raka. Czy to w takim razie oznacza, że większość kobiet ruszy na badania i nie będzie się tych badań bała, nie będzie bała się obnażenia przed lekarzem i tak dalej, i tak dalej? Na to liczymy, bo rzeczywiście technologia Thermalytics zmienia wszystko w tym obszarze. Jedyne badanie, które do tej pory było, to była mammografia, która jest skuteczna dla pewnej grupy kobiet powyżej 40 roku życia. Thermalytics otwiera ścieżkę dla wszystkich kobiet. Jak powiedział podczas wręczenia tej nagrody profesor Sajdak, szef właśnie sądu konkursowego, powiedział, że to właśnie ta technologia, połączenie zaawansowanej termografii wraz ze sztuczną inteligencją, potwierdza tę skuteczność i potwierdza to, że to badanie może być właśnie bezbłędnie wykorzystane w praktyce klinicznej. Powiedz w takim razie, jakie są koszta takiego badania i czy to jest tak, że trzeba się udać do kliniki i w jakich klinikach się to urządzenie Thermalytics znajdzie? Tak, Thermalytics. Rzeczywiście to jest najciekawsze, że to nie jest tak, że to badanie jest jakoś bardzo mocno skomplikowane, bo można je ustawić w niemal każdym gabinecie lekarskim lub diagnostyczno-zabiegowym. Potrzebujemy około 9 m², żeby ustawić kamerę, a po zakończeniu badania możemy to wszystko schować do szafki, więc zaczyna być to coraz bardziej dostępne. W tej chwili naszym celem jest to, uważamy, że to badanie powinno się znaleźć w każdym POZ-cie, żeby rzeczywiście udostępnić taką technologię wszystkim kobietom w jak największym zakresie, żeby tę ilość osób, które zachorowują na raka, które chorują na raka, które dowiadują się o tym nowotworze, się zmniejszyła, ale też żeby przeżywalność kobiet została zwiększona. No to porozmawiajmy w takim razie, jak wygląda to badanie, bo domyślam się, że jest dużo przyjemniejsze niż takie badania, które do tej pory kobiety przechodziły. Tak, jest kilka różnych badań oczywiście, które jest stosowane do badania piersi, bo mamy mammografię, mamy badanie USG, natomiast badanie Thermalytics jest badaniem zupełnie bezinwazyjnym. Pacjentka przychodzi do gabinetu, siada na krzesełku i elektroradiolożka prowadzi ją poprzez ten proces, wykonując zdjęcia termograficzne. Po chwili może się ubrać i może już zobaczyć te zdjęcia na obrazie, a w ciągu 48 godzin już dostaje wynik tego badania. Także bardzo szybka diagnostyka, zupełnie bezinwazyjna, bez promieniowania, co też jest bardzo istotne i tak jak powiedzieliśmy na początku, bez dotykania przez radiologa, bez dotykania przez osobę wykonującą badanie, nikt tej kobiety nie ściska, nikt jej nie dotyka. Ale to jest jakieś takie wielkie urządzenie, pod które się przychodzi, czy jakaś mała kamerka gdzieś stojąca niewidoczna? To jest kamerka, która stoi naprzeciwko pacjentki, ale jest to kamera bardzo zaawansowana, z bardzo zaawansowaną termografią i następnie właśnie sztuczna inteligencja w bardzo szybki sposób analizuje ten obraz. To jest analiza ponad 400 tysięcy punktów i ta sztuczna inteligencja od razu daje nam wynik. A jeśli chodzi o USG? Jeżeli chodzi o USG, to nie jest badanie przesiewowe. Jest to badanie, na które kieruje się pacjentki, jeżeli wykryją na przykład w samobadaniu jakąś zmianę. Więc badanie ultradźwiękami oczywiście jest bardzo bezpieczne, natomiast i coraz więcej placówek już dysponuje nowoczesnymi aparatami, nowoczesnymi narzędziami, które są w stanie rzeczywiście wykryć zarówno w 2D i 3D zmiany. Natomiast zanim pojawił się Thermalytics, mówiło się, że USG powinno się wykorzystywać co 6 miesięcy. W tej chwili ten Thermalytics pozwala zobaczyć nie tylko zmiany anatomiczne,
ale przede wszystkim fizjologiczne, więc jest jeszcze bardziej dokładne. No to gdzie w takim razie to badanie można zrobić? W tej chwili w Warszawie, w naszym Centrum Medycznym WIMED, natomiast jestem przekonana, że już niedługo będzie coraz bardziej dostępne. I o tym wszystkim Julia Trawińska, adres strony? www.wimed.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ekspertka medycyny długowieczności z kliniki WIMED była moją i Państwa gościnią. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki i mówię do zobaczenia, do usłyszenia.